Mam szankę. Dwa zdechlaki wypuszczę tu, moje młode. Nie mogę na nie patrzeć. Jak uliczniki wyglądają. Rzeszowski. Ten jeden to może przylecieć, a ten drugi to nie raczej. Jedziemy do Pułtuska. Klepią. 8:55, reszta gołębi 46 sztuk. Te co puszczam, leci do Pułtuska, ponieważ w sobotę mam ślub w Makowie Mazowieckim, to będzie w połowie drogi i przetrenuję dzisiaj środa. Zobaczymy, jak sobie poradzą z tej strony. Tak jak mówiłem, moje gołębie lecą z każdej strony właśnie i to jest dla nich zgubne, bo tak co stopniowo z jednej męki lecieć to jest właśnie prościej, dużo prościej. W Makowie Mazowieckie nigdy nie było, był w Ciechanowie, w Zarocku, oczywiście Warszawa. Za dwa tygodnie będą leciały z okolic Węgrowa, także znowu z innej mańki. To je Włochowy wypuszczę w tym, jak to się nazywa. Policja stoi. Trochę wstrzyma. Meksyk, no. Także dzień się zaczął ciekawie. Od razu sobie zapłacę. Dam wizytówkę. Widzicie jaki fart? Tu jest jakiś pomnik, to sobie podejdziemy. No, Łosinno miejscowość. Mój dziadek to pochodzi z Łosina. Akurat mamy możliwość. Przeczytać sobie, co tu się działo. Front szedł tędy. Jeszcze troszeczkę, poczekajcie. Musicie się uzbroić w cierpliwość. No, zobaczcie. Mandat! Mandat! Człowieku, z kobitami to nie porozmawiasz. Nawet dwie blondynki mnie złapały. No. 5 dych dostałem i 2 punkty. 19 km przekroczono. Droga na Pułtusk. Śmiechu warte. No, to zaraz będziemy lecieć przed pomnikiem. Żołnierzy września 1939 roku. Także o, McDonald's. Miałem na rynek jechać, ale tam też policji. A tu jakieś zakazy, bo ptasie grypy jest realnie w bani. 46 sztuk. Zaraz będzie leciało. Przygotować. Dobra, lecimy. Gorąco jest, naprawdę jest gorąco, już jest 30 stopni pewnie. Nad Narwią już latają. Ciekawe.
im się zejdzie. Ja jeszcze muszę do sklepów zajechać. No poszło w stronę domu. Dobra. 9:24, czyli tak 9:20. Wypuszczone. Ojciec w domu, może mi da znać jak wrócą, bo ja muszę do sklepów pozajeżdżać jeszcze, także zobaczymy. Leniwie, dzisiaj mi się nic nie chce robić. Już godzina 17. Był u mnie dzisiaj kolega widz, można powiedzieć, Grzegorz. Posiedzieliśmy kilka dobrych godzin, porozmawialiśmy sobie. No jak się od rana już człowiek nie weźmie za pracę, to już mu się nie chce. A jeszcze dzisiaj taki upał, że masakra. To co mi się udało wczoraj zrobić, na szczęście, to zaraz. O. To mi się udało wczoraj zrobić. Wydaje mi się, że nieźle to wyszło, czyli ta ściana zostanie zakryta, tak jak powiedziałem. No i nie będzie problemu. 54 siodełka. Czekam na kolejne palety. Wszystko robię, że tak powiem, z jakiegoś tam odzysku. No oczywiście siodełka tylko zakupiłem. Mam nadzieję, że się będą sprawować. Są fajne nawet. Nie chciałem tych plastikowych. Miałem kiedyś plastikowe, to się tak obniżały. No i to tak będzie wyglądało. Roboty sporo, ale jak pogoda jest taka, to człowiek jest normalnie jak mucha w smol. U pocztowych spore braki widzę. Ale to co miało wrócić, to wróciły. Tu jest zaskoczenie, bo nie mam ulemanski czerwony. I tu jest zaskoczenie, bo nie ma pocztowego. A, jeden zasraniec z tych, co wcześniej wypuściłem, tam w tej Olszance wrócił, ten mocniejszy, że tak powiem. A tu nie ma parę takich siwy z tym, z tygrysem. No nie ma paru sztuk. Ta siwa jest. Zobaczymy. Gorąco jest, pewnie wieczorem przyjdą albo jutro rano. Czekają na ochłodzenie. Zobaczcie, co się dzieje. Normalnie niemożliwe. No hiena wróciła. To ten gorszy do wody. Tamten wczoraj wrócił, a ten dzisiaj godzina 17. Te, co byś nie chciał, to nie. To wracają, kurde. Jaki zmarnowany. No i przed wieczorem trzeba opędzić to stado. Się tak ciemno zrobiło. Cztery kubki. Duszno, dzisiaj 33 stopnie było. Rozwaliłeś. Szymelek znowu. Pantosz. Gdzieś poleciał. Ten młody. Boi się. Po prostu jak go wygonię, to się boi. Ale to takie ganianie na razie. Śmieszne. I to samemu na razie. Nikt nie gania. O, Szymelek tam chodzi.
Gdzie ty jesteś? A to. Ostatnio jak się zerwa właśnie spędziłem, to na drugi dzień dopiero przyleciał. O, łysek siada teraz. O, to zobaczcie, dopiero wychodził niedawno, on już do góry. Ten pobocianie po jasnym. Jasne, na drzewo się nauczy siadać. O, jest tutaj. Lisie może szybciej wróci. Ktoś tam się pytał, co daje. Jaką karmę, u mnie to jest pszenica i trochę kukurydzy. I tego się nie zmienia aż na jesień, kiedy dostają jeszcze rzepaku. No i słonecznika. Jakieś takie bardziej oleiste trochę. Napierzenie, coś takiego. No ale stąd, i jęczmień. Wtedy jeszcze jęczmień dochodzi, dużo jęczmienia. No tak to. Na tym się chowają. Jeszcze mi się nie chce siadać, jak ja nie lubię takich głębi. Będę się kręciły, a do sąsiada by spadły i zaraz by zginęły. Młode oczywiście. No takiego obcego to jeszcze u mnie nie było, panowie. I panie. Czekaj, palcem wam pokażę. Tu. Zaraz go gołębie, pomarańczowy. Poleciał. Zimorodek. Co on tu robi? Idę do brata, może go tam gdzieś znajdę. Tu gdzieś poleciał. Zimorodek, piękny ptak. Jeden z chyba z najpiękniejszych w Polsce. Tylko, że nad rzeką. Tam płynie niedaleko rzeka Rudale. Co on tu robił? Tak na próbie jest, chyba będzie dobrze, no. Może garba nie dostaną. Jak myślicie? Dzisiaj zrobiłem tylko tyle. Nie chciałem nie pracować. Powiem wam, że jest taki upał, że ciężko się w ogóle pracuje. 30 parę stopni. Przyjechać z pracy i coś robić, to jest tragedia. Tam jest 54, a tu jest 27. Może by tak całą ścianę zrobił w tym, tą i tą. Nie wiem. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za subskrypcję. Kto tam jeszcze nie zasubskrybował, to niech zasubskrybuje. I niech ogląda moje filmy. Moje poczynania. W sobotę lecimy na ślub. Powiem wam, że nie wróciło parę sztuk. Siwy doleciał.
poleciał ten grochak, groszek i ten tygrys. Ale czerwony nie ma. A co najważniejsze i najbardziej mnie zdziwiło, że nie ma szymelki tej, takie białolotki. No ale trudno. No dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich.